3, 2, 1. Szymornik. Czyli Szymon Majewski w Radiu SK. Radiu SK. Dzień dobry, wyglądasz się krasnoludek. Jestem krasnoludkiem. Tak, rzeczywiście, w czapce. Co, to nie powinienem? No nie wiem, no słońce jest na zewnątrz, jakoś tak zaklinasz zimę, szybciej przyjdzie przez ciebie. Tak, troszkę wyglądam zimowo, natomiast słuchaj, dowiedziałem się, że polscy koszykarze, no tak, bo krytykowaliśmy ich strasznie za mecz z Gruzją, przegrali tam jakoś sromotnie. Tak, a teraz przegrali z Czechami. A wczoraj z Czechosłowacją się poprawili, znaczy przegrali tylko nie jednym ma od paru punktem. Lat, przepraszam, Czechami, tak. Przegrali jednym punktem. W ostatniej sekundzie, wyobraź sobie. Tak. To się nazywa pech. To się nazywa pech i rzeczywiście ja już nie wiem, czy powinno się skracać te spotkania o te 6 sekund dla naszych już teraz, bo skoro już nie jeśli ma siły na jeśli chodzi o koszykówkę, może by poszło, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, a jak wiadomo dzisiaj mecz z Czarnogórą, to chyba nie pomoże nawet no, przepraszam, o 6 sekund. A Czarnogóra jest, a Czechosłowacji nie ma. No właśnie, a bez co sensu, ze Związkiem nie? Radzieckim? To jest bardzo niekonkretne. Nie ma już tych państw? Szymon, gdzie byłeś przez ostatnie 20 lat? Czyli Szymon i Iga. Radio SK. Radio SK. Zamieszanie jest z emeryturami, trwa w najlepsze, kończy się to spadkami na giełdzie, dramatycznymi, wszyscy słuchają co mówi Rostowski, Rostowski się odzywa, leci giełda, niech on może nic nie mówi. No właśnie, ostatnio go zapytali, czy on raczej stawia na OFE, czy na ZUS, prawda? I on tak raczej w ZUS. Raczej w ZUS, powiedział, że bezpiecznie. Dokładnie. I giełda od razu, ubud? No więc właśnie, więc lepiej nie, już cofnij to, dziadku, nie śmiej się dziadku z czegoś w przypadku. No a poza tym od kilku dni Jacek Rostowski jest zasypywany pytaniami. No właśnie, zostać w OFE, czy zostać w ZUS, co właśnie, się bardziej opłaca? Tych pytań jest tyle, że dzisiejszy 30-latek otrzyma odpowiedź na swoje pytanie, gdy już będzie 10 lat na emeryturze. Szymon Majewski. This boy is off the chain, man.